Wstałem. Nareszcie, żebym się wyspał jak człowiek. Nowa deska. Mariusz mnie wczoraj zainspirował z odmładzania na surowo, kurwa, tym filmikiem o insulinoodporności. No faktycznie, kurwa, ma rację, nie? Jeśli chodzi o tą insulinoodporność, kurwa. No nic, trzeba wstać i iść pobiegać, kurwa, przede wszystkim troszeczkę. Tak jak mówił właśnie specjalista Mariusz, że po prostu, ja jestem tego samego zdania. Jestem tego samego zdania, że ćwiczenia fizyczne to tak naprawdę eksploracja organizmu, kurwa. Przez całe życie ćwiczy każdy. Niektórzy mają cel, żeby schudnąć na przykład. Ja też tak myślałem, a przy okazji się schudnie, a wcale się nie chudnie, nie? To nie jest prawdą, że jakbyś ćwiczył, to byś chudł. Coś tam na pewno, nie? Ale nigdy tam jakoś specjalnie chudy nie byłem, taki sam jak teraz, nie? Jedynie silniejszy troszeczkę, no ale generalnie chodzi o to, że żeby trochę ruchu dla serca, no i generalnie dieta, nie? No, się śmieję, bo co? Tu jest cała bolsa żywności, cała torba. Autofagia, czyli samo zjadanie. Sam zjadam, sam się zgadza. Także, że co? Chciałem powiedzieć, także, że ten bieganie, znaczy nie, generalnie po 60 roku życia powinno się biegać. Jeśli nie biegasz, to skąd masz mieć w ogóle tak sobie, to teraz tak sobie, bo tak mi przychodzą myśli cały czas, bo po tym filmiku, co obejrzałem z insulinoodpornością, z odmładzaniem na surowo, tam kanale, że tak naprawdę skąd masz brać też siłę na walkę z wirusem, nawet jakbyś był po 60, załóżmy, tak ma organizm się podnieść, skoro płuca w ogóle nie trenujesz, nie? Nie, no, jak biegasz, to te płuco trenujesz, nie? Ten układ oddechowy, nie? No to skąd masz mieć tą siłę, kurwa, na walkę z wirusem? No na logikę, nie? Na chłopski rozum, że tutaj nie trzeba medyka, ale kurwa, jak biegniesz, no to ja wiem, że ja ten układ odpornościowy chcąc, nie chcąc wytrenowałem sobie, nie? Biegając. Także nie mam jakichś bezdechów, jakichś chujostw innych, co miałem kiedyś, takich jakichś niedotlenień może, nie? Ale generalnie chodzi o układ oddechowy, nie? To, czyli w tych czasach, co teraz jesteśmy, po 60 roku życia, to należy biegać, po prostu biegać, kuźwa. Żeby, no to jest antywirusową, kurwa, tarczą, kurwa, nie jakieś inne, kurwa, każde, ja nie wiem, maski, kurwa, za... No to fakt, nie, że maski, bo nie roznosimy wirusa, tak, ale jeśli nie chcesz mieć wirusa, no to moim zdaniem, nie. No i to nie tylko, no będziesz miał ogromną kondycję, no, wydłuży życie i tak dalej, no. Każdy musi biegać po 60, nawet ja będę biegał, kurwa, sobie nie wyobrażam, żeby nie biegać po 60 roku życia, nie wyobrażam sobie tego. I co, siedzieć? Jeszcze jeść w dodatku, kurwa, przed telewizorem, nie? A jeszcze, kurwa, piwo, kurwa, jeszcze jakieś inne chujstwa. No ja akurat nie będę pił, ale kurwa, jakieś inne chujstwa jeszcze dodatkowo. No to, no nie wyobrażam sobie nawet takiego trybu życia, kurwa, bo to jest patrzenie śmierci w oczy, kurwa, nie? Dlatego wstajemy, idziemy biegać, kurwa, 10 minut co drugi dzień ja bym tak zalecał, no ja sam tak robię, no nie, ja trochę rzadziej biegam, co trzeci, co czwarty ostatnio, ze względu, że nie chcę się przepacać, bo potem nie mam się gdzie umyć, kurwa. Także, że... Ale jak będzie ciepło, to już co drugi dzień będę tak biegał, bo już będę mógł sobie się kąpać w morzu, spokojnie mogę sobie pobiegać, nie? No i o co chodzi? O to chodzi, że się wyspałem dzisiaj na tej, na jaki człowiek, kurwa. W końcu jak człowiek. No o co chodzi? No o to chodzi, żeby biegać i kurwa co drugi dzień i 10 minut i
I zalecałbym intensywnie biegać te 10 minut ze względu na ten taki nieświadomy tryb oszukiwania, nie? Jakby, no jak zaczniesz biegać, a bo to, no to nie trzeba intensywnie, no to będziesz biegł jak taki kulejący. Ty masz stawiać, jeśli masz serce dobre, to możesz intensywnie zapierdalać, nie? Ja nie biegam tylko intensywnie, dlatego że serce mam, kurwa, arytmię serca, kurwa. Ale jeśli masz serce dobre i siedzisz na dupie i nie biegasz nigdy, to jesteś patolem generalnie w moim rozumieniu, kurwa. No i podatny na wirusa, kurwa, nie? Układ wydolnościowy, oddechowy przede wszystkim, no przecież wirus atakuje płuca, nie? No to o tym mówi, nie? To nie ma się niczemu co dziwić, nie? No i tak, biegamy co drugi dzień po 10 minut i intensywnie, starać się jak najintensywniej biec te 10 minut, z tego powodu, że choćby wyeliminować ten taki tryb, który będziesz wchodził, taki oszukiwania, nie? Że nie będziesz intensywnie, no to będziesz sobie biegł tak, a no za kilka dni to już będziesz tylko ruszał, kurwa, ramionami może, kurwa. Nie, no to żeby wyeliminować ten tryb takiego oszukiwania samego siebie, biegać należy intensywnie, nie? Nawet ja to robię, no chociaż staram się nie zwalniać jakby tempa, żeby sam siebie nie oszukiwać. No po co? Jak mam trenować, no to lepiej intensywnie, nie? Ale jak są jakieś objawy, no tak jak w moim przypadku, no to tam temu sercu daje taki tryb po prostu mniejszych obrotów, nie? No jak ty masz zdrowe serce, to kurwa, zapierdzielaj, kurwa, nie? 10 minut, nie wiem, 15, możesz sobie zwiększyć intensywność, ale ja bym nie zalecał zwiększania intensywności ze względu na to, że żeby ciebie to nie zdemotywowało po prostu. Jeśli ty będziesz co drugi dzień sobie biegał 10 minut, to dla ciebie to będzie chuj, nie? Bo wstaniesz, a te 10 minut odwalę szybko i to odwalę szybko, i to jest właśnie ten prawidłowy, kurwa, tok rozumowania. A nie, kurwa, są, kurwa, zapaleńcy wielcy, o, się śmieją z wszystkich. My to biegamy po godzinę, kurwa, my to biegamy tyle i tyle, i tak intensywnie ćwiczymy na siłowniach. Tak, ale ile, kurwa, ćwiczysz? Za tydzień, dwa już jesteś zdemotywowany przez intensywność tego, kurwa, treningu, już nic nie robisz, nie? Dlatego ja mówiłem zawsze, kurwa, jak ćwiczyć, to inteligentnie, nie? Podchodzić do tego tak z jakimś planem, z jakimś. Czy nie będzie mnie to demotywować, kurwa. Jeszcze się przebieraj, kurwa, w jakieś, kurwa, getry, w chuj jakieś, chuj wie co. W gumiakach normalnie biegniesz, kurwa. A nie w jakieś przebieranki się bawcie, kurwa. Bo potem was to demotywuje, tak jak mówię. O to chodzi, żeby się nie zdemotywować do ćwiczeń, kurwa. Dlatego wstajesz i idziesz tak jak jesteś i idziesz sobie pobiegać, kurwa. A nie, przebierasz się w chuj, w rękawiczki jeszcze, kurwa, nie wiem co, kaski, kurwa, i latarki. I za chwilę będziesz zdemotywowany tym, bo będziesz musiał codzienne takie rytuały, nie codzienne, ale co jakiś, co choćbyś nawet trenował co drugi, co trzeci dzień, to będzie się to męczyć po prostu, przebieranki jakieś, kurwa, wychodzenie na, kurwa, no przygotowania do tego. Nie, ty to odwal po prostu, zrób to, kurwa, tak i chuj, niech to jest takie, jakie jest, nie? Dlatego ja nigdy nie mam do jakichś specjalnych ubrań do treningu, no przecież nie będę się przebierał, no kurwa. Nawet w pracy jakiejkolwiek bym nie, też zauważyłem ten sam syndrom, żeby lepiej po prostu nie robić jakichś przebieranek chujowskich, bo to, kurwa, nie dość, że nie jest to wygodne, nie lubię, kurwa, zakładać brudnych ciuchów, na przykład z poprzedniego dnia, kurwa, i znowu je zakładać na siebie. Zawsze jak szłem do pracy, to miałem swoje, tak samo jak przyszłem, tak samo pracowałem i kurwa, no trochę to tam nie jest takie, no, najlepsze, nie? No bo jak na przykład pracujesz w jakiejś firmie, no to lepiej mieć te ubrania takie firmowe, żeby to była firma, nie? Żeby to dla firmy stanowiło jakąś wartość, a nie? Ale te przebieranki demotywują, ja wiem, że mnie to też demotywowało i tak w ćwiczeniach. I na przykład jakiejś pracy, gdziekolwiek jesteś, to lepiej, kurwa, nie patrzeć na jakieś tam, czy mam trampki, kurwa, dzisiaj na, nie wiem, ja akurat robiłem na hali, pamiętam, pomagałem mechanikowi na mechanice, nie, tirów, no to nie lubiałem właśnie, też mi mówili, a czemu sobie butów nie, ja mówię, a no czemu to, a czemu to, a czemu fortepianu nie mam pewnie jeszcze, nie.
A czemu nie mam dużej trąby do grania takiej, kurwa, no to wszystko jest czemu, po co? Prostota ma być najważniejsza, ale... Ale nie musiałem jakichś innych czynności wykonywać, jakichś przebieranek, no to mnie to nie demotywowało, nie? I przyszłem sobie zawsze, miałem dwie prace, w nocy stróżowałem, a rano poszłem na mechanikę, nie? Ale nie musiałem iść na tą mechanikę, ale poszłem, chodziłem, wcale mnie to nie demotywowało. Ale jakbym się miał przebierać, jakieś ciuchy jakieś, a to bym kurwa dupnął. Pewnie, że tam trochę zawsze chodziłem brudny, ale to i tak miałem w dupie. Dlatego mówię, dobra, spierdolić te rozkminy na razie. Jeszcze jedna faza, którą mam. O jednej fazie chciałem powiedzieć. Zauważyłem, że tam dużo ludzi w sieci kurwa narzeka, że też znowu uzależnionych od alkoholu, ale w ogóle czym jest alkohol, kurwa, chciałbym powiedzieć. No tam akurat mi się rzuciły ostatnio filmy na moją główną stronę, że tam niektórzy narzekali, że nie wiedzą jak z tego wyjść, że tam tego... Na czym tak sobie myślałem w ogóle, żeby zrozumieć, czym jest w ogóle alkohol, kurwa. Jak on działa na ciebie, że jakoś tak sobie nad tym myślałem. Nie jest to, może ci to nie pomoże, albo nie wiem, ale posłuchaj. Może akurat, nie? Bo ja byłem kiedyś kawoszem i wpierdalałem tej kawy tyle przez dzień, że zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę tylko oszukuję siebie, a jestem zwykłym baranem, kurwa, który jest uzależniony od tej substancji, wydaje na to tyle kasy, 1200 zł na rok wydawałem na samą kofeinę, na kawę, no. I także, że pomyślałem sobie, że to mam dwa razy, mam wyjazd do Hiszpanii, tam i z powrotem, kurwa, i takie coś przepijam, kurwa, ale kawę, kawą, kurwa. No i z wielu innych powodów rzuciłem kofeinę i teraz powiem tobie, jak zrobić to, jak rzucić nałóg. Przede wszystkim mózg, raczej mózg, dobra, zacznijmy od samej, czym jest w ogóle, jakby samej mechaniki działania tego, kurwa, substancji psychoaktywnej, nie? Jakim jest w ogóle alkohol? Bo alkohol jest przede wszystkim, kochasz alkohol, bo jest substancją psychoaktywną, robi z ciebie, modyfikuje cię w innego człowieka, nie? To ty jesteś wielkim, kurwa, mistrzem parkietu, ty jesteś wielkim, kurwa, wiesz, bla, 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 tutaj koledzy, kurwa, ty robisz wszystkich, kurwa, zbijasz w rulonik, bo jesteś po prostu nabuzowany, nie? Jesteś psychoaktywny, kurwa. Do tego masz jeszcze tą banię taką alkoholową, no to tam chuj, nie? Ale generalnie jest psychoaktywatorem alkohol, to dlatego jesteś, człowiek jest psychoaktywny, mocno pobudzony i tak z latami, jak długo pijesz alkohol, no to jesteś już człowiekiem generalnie nie tylko z ADHD, ale jesteś Nie potrafisz już tej psychoaktywności zatrzymać, nie? Jesteś nadpobudliwy, o. Jesteś bardzo nadpobudliwy psychofizycznie. No i co, no, to daje ci niemożność koncentracji. Jesteś mistrzem, kurwa, gadulca, ale nie potrafisz się na niczym skoncentrować, kurwa. Masz jakieś takie otępienne też, czegokolwiek w tym czasie nowego się nauczyłeś, tylko pamiętasz, kurwa, rzeczy, piosenki, kurwa, najczęściej z lat, kurwa, jak byłeś malutki, kurwa, i je nucisz, kurwa. I kurwa, ten Miłość w Zakopanem, kurwa, ostatnio. Się śmiałem z gościa, kurwa. Jego, kurwa, to, co zapamiętał przez, kurwa, czas, którym nie był na bani, kurwa. No i pamiętasz tylko rzeczy, które były stare i potem to tak interpretujesz, nie? Bo nowych rzeczy już się nie uczysz, bo jakby masz taki jakby syndrom otępienia, nie? Już nie wiem, neurodegeneracja albo no nie wiem jak to nazwać, albo może nie, no ale czy nauczyłeś się jakichś nowych funkcji w telefonie, czy nauczyłeś się jakichś nowych funkcji w komputerze? Nie nauczyłeś się tego wcale i denerwuje cię, to nie lubisz tych rzeczy, nie lubisz technologii, bo ona cię denerwuje, bo ci sprawia frustrację. Bo nie umiesz jej zrozumieć, nie umiesz skumać technologii, nie? No, dlatego mówię o tym syndromie otępienia już, takim neurodegeneracji, nie? Może to występować, nie? Ale... No i jeszcze niemożność skoncentrowania swojego życia na jednym celu, na jednym punkcie, nie? Żeby czego w jednym miejscu jesteś rozbity, rozproszony.
tu z jednym gadasz, tu z następnym, tu musisz, no bo twoja psycha jest psychoaktywna i rozproszona mocno, nie? Brak tej koncentracji, takiej, kurwa, takiej uwagi w jednym punkcie, która czasami bardzo się w życiu przydaje, bo na przykład choćbyś chciał coś sobie naprawić, kurwa, samochód choć, czy coś, to nie będziesz nawet, nie wiem, czy możesz nie potrafić, kurwa, bo ty musisz to, tamto, tu coś robisz, następny już czynność robisz. To mi też kiedyś kumpel mówił, taki programista, że ty też jesteś taki, mówi. Tu jedno chcesz robić, ale ja, no wiesz, to faktycznie też jestem taki, że jedno bym chciał robić, ale drugie, a sam nie wiem, czy co, nie? To taki jest trochę z nadpobudliwości syndrom. No, to i teraz tak, no jak organizm, organizm, nie organizm, no, czyli nie, no psychika w ogóle człowieka ma, zauważył taki fajny motyw, że można ją oszukać, kurwa. Że zamiast substancji, kurwa, jednej, można zrobić drugą. Dlatego wymyśliłem kiedyś sposób taki, że można zamienniki stosować, nie? Na przykład, no teraz to jest takie już znane, nie? Że jak pali ktoś, chce rzucić paleniem, to sobie elektrycznego szluga pali, nie? Zauważyłem, że moją psychę łatwo oszukać, nie? Na przykład, kurwa, zamiast... No teraz będę się koncentrował na tym, żeby zamiast cukru używać na przykład sacharyny, nie? Znaczy, kurwa, ale nie ma na to kasy, to też jest takie pierdolenie tylko. Jak ja jem to co jest, tylko. I teraz tak, że możesz swoją psychę oszukać, nie? Zamiast alkoholu co możesz zrobić? Możesz sobie kupować napoje, które nie mają zawartości alkoholu, piwa bezalkoholowe na przykład, nie? Ale trzeba przede wszystkim chcieć, mieć cel, żeby rzucić alkoholem, nie? No cel jest sam w sobie, nie? No żeby żyć długo, ten, żeby... No generalnie jeśli nie jesteś od niczego uzależniony, to też robisz takie środowisko dla drugiego człowieka, dla jakby stworzenia związku, dla miłości, nie? Że... No jak, kurwa, ja mam teraz mieć dziewczynę, która jest od czegoś uzależniona, to no będzie tylko patrzeć na to uzależnienie, kurwa, no i na chuj mi takie coś. Przykładowo, nie? No tak samo ludzie inni to mogą interpretować, nie? Czyli już jest sam cel w sobie, że... Dla miłości, drugiej znalezienia miłości, drugiej połówki jesteś całym sobą, bo jesteś zdrowy, bo chcesz oddać siebie jako dla tej potrzeby miłości, a nie dlatego, żeby realizować swoje nałogi, nie? Bo zauważyłem takie związki też, mówię, kurwa, jaka wielka miłość, kurwa, tu tego, już tyle lat ze sobą są, ale oni tylko są dlatego, że jeden zarabia, a druga pije, kurwa, za to. I dlatego są ze sobą, kurwa. Tylko generalnie z swoich potrzeb, kurwa. No i dlatego, no, choćby to jest samym celem, żeby rzucić ten nałóg, nie? Dobra, no i... No i, no nie wiem, tam sobie jeszcze dobierz jakieś cele i chuj, nie. I co? I jak rzucić? No zamienniki są najlepsze, nie? Zamienniki są najlepsze, żeby rzucić alkoholem, na przykład. Kurwa, no... Generalnie jesteś uzależniony od psychoaktywnych substancji. Nie jesteś uzależniony od tego, żeby być dalej mis, kurwa, podwórka. Musiałbyś brać jakieś inne środki psychoaktywne, żeby dalej się jeszcze czuć dalej w tym stanie, nie? Nie wiem, jak, kurwa, umiesz rzucić alkoholem, załóżmy, w jeden dzień i od razu teraz, okej, to nie słuchaj dalej tego opowiadania, nie? Ale jeśli masz z tym problem, to musiałbyś oszukiwać swój mózg, nie? Ja robiłem coś takiego, że zamiast kawy... Czekaj, jak ja to robiłem? Zamiast kawy... Aha, Coca-Colę. Najpierw chodziłem z butelką Coca-Coli, nie? Tam też jest kofeina, no to pobudzało mnie to... No to... Nie miałem takich bólów głowy, że tam odstawiennych, to po tej kawie. Dalej dostawał organizm kofeinę. Ale zauważyłem, że jest nie tylko, że mój mózg idzie oszukać, że ja mam te rytuały cały czas, które odprawiam, cały czas chodzę z butelką, z jakimś napojem. No to jakby cały czas, że jestem na kawie, nie? Mój mózg tak reaguje. No to kurwa, zamiast butelki z kolą nosiłem butelkę z orężadą żółtą, nie? A nie, jest to jakiś tam zdrowy napój, ale już lepszy niż ta sama kofeina, nie? No i cały czas chodziłem przez cały dzień, kurwa, z butelką orężady, nie?
I zauważyłem, że kurwa, mój mózg cały czas nie domaga się kawy, kurwa, ten, że jest okej, nie? Jakby cały czas myśli, że jest kofeina, że cały czas pije tą kofeinę. Taki, cały czas jak piłem kawę, to chodziłem z tym dopalaczem, takim energetykiem, nie? Litrowym z Biedronki, Bipowerem. One były najtańsze i cały czas sobie to piłem i zauważyłem, że mój mózg w ogóle nie domaga się niczego innego, tylko żebym cały czas to miał, nie, w ręce. Bo jakbym tego nie miał, tej butelki z kolą, czy tam z orężadą, no to nie, no to kawa, już zaraz bym myślał o kofeinie, nie? No a tak nie myślałem, nie? Czyli masz pić, czyli nie, żeby rzucić alkoholem, ty masz pić. Masz pić, nie kończyć rytuałów picia po prostu. To jest też chyba zasadnicza sprawa, nie? Masz cały czas mieć coś do picia w ręce, nie? Jak chodziłeś na przykład z winem cały czas, to masz mieć coś w ręce, żeby to było takie samo jak wino na przykład, nie? Ze smaku, ale żeby już nie miało alkoholu na przykład. Cały czas musisz pić, nie? To bym tak zalecał, nie? Ja cały czas piłem, chyba z dwie butelki takie przez dzień wypiłem takie orężady, nie? No i później jak już to się tylko odzwyczaiłem od tych rytuałów picia tej orężady, nie? Już nie musiałem kupować żadnych kofein, energetyków innych. No i tak skończyłem, nie? Chociaż przez 3 dni pamiętam, trochę miałem takie bóle głowy, bo tak nagle rzuciłem kawą. Ale chodziłem z tymi butelkami, już mnie potem nie kusiło po prostu, nie? Bo to jeszcze przez. Już nie masz tych takich fizycznych objawów, że boli cię głowa, że masz spowolnioną reakcję patrzenia. Pamiętam, że tak mi te oczy chodziły, kurwa, mówię, ja pierdolę, kurwa. Co zrobiłem ze swoim, kurwa, organizmem, nie? No i. Ale miałem jeszcze te takie kuszące takie myśli, nie? Cały czas, że o kawie, myśli cały czas, nie? No, chodząc z tymi butelkami, no to wyeliminowałem już to zjawisko, nie? Także polecam, nie? Jak ktoś chce rzucić alkohol, jakąś inną substancję, palenie, no to zamienniki, nie? Zamienniki to jest najlepsza sprawa. Bo mózg idzie oszukać i on wcale. No na pewno wiesz, załóżmy, że jesteś od palenia uzależniony, no to tak nie oszukasz, że od nikotyny będzie ciężko, nie? Jakby oszukać, bo coś innego będziesz palił, no to. No ale to będzie, żeby oszukać mózg, że nie ma nikotyny, że co innego palisz, no to te 2-3 dni tam może męczyć, nie? A później to już będziesz tylko myślał cały czas tak jak o tym piciu z butelki, nie? Że cały czas będziesz tylko myślał o paleniu, o tych rytuałach, czynnościach tylko, nie? Nie będziesz umiał się od tego uwolnić, o tak, nie? Że musisz mieć coś w ręce. Zauważyłem, że mój kumpel to w Polsce szlak ten, no to on generalnie jakbyś mu dał co innego oprócz tego alkoholu do tej ręki, no to co innego by chyba pił, nie? Bo cały czas z diabolem tam, kurwa, wiesz, musiał mieć to w ręce i tam co po chwilę sobie popijać, nie? No dlatego mówię, nie? No, ale to tak jak kto chce, jak komuś zależy na tym, żeby rzucić alkohol, rzucić jakieś używki, no to w ten sposób, nie? To jest chyba najłatwiejsza droga, nie? Bo to są inne jakieś sposoby, ale no nie wiem, jakieś AA, tam punkty, ja nie wiem, ale to co, no, może to nie są takie sposoby, które to ty masz. Ja chcę ci pokazać, jaki jest sposób, żeby rzucić picie, ale pić, nie? I to jest zajebiste, nie? A nie, żeby rzucić picie i chuj. Kurwa, to nawet ja bym dzisiaj, kurwa, jakby mi powiedzieli rzuć picie, no to ja muszę mieć i tak zawsze jakąś butelkę z wodą gazowaną, bo ja ze zwykłej wody też nie za bardzo lubię. No to jak, kurwa, jak ty masz rzucić alkohol i masz przestać pić, kurwa? Co, herbatę będziesz pił? No kurwa, to nawet zdrowa osoba by miała ciężko, kurwa. Dlatego masz chlać jeszcze więcej, tylko już pozbywać się tak powoli tych bąbelków, tych tam jakichś, tych kurwa, alkoholu generalnie, nie? Albo kurwa pij na przykład, o, też jest dobry sposób. Kup kurwa 20 browarów kurwa na dzień bezalkoholowych, nie? Jak będziecie ciągle do tego alkoholu, żeby już ten, no to znaczy do samego faktu upicia się, nie? No to więcej tego pij, aż mózg przestanie cię męczyć, nie?
No, to na tyle dzisiaj. Nie no, jeśli na przykład iść na dół. Jeśli na przykład co? Na przykład kochasz alkohol, jakieś używki, inne substancje i widzisz w tym sens życia, to jest jak najbardziej, nie? Tylko że no. Tylko że ja mówię, tak jak mówiłem na tym filmiku, że gdyby akurat no, komuś. No bo jakby mi na przykład zależało mi osobiście. Na nie wiem, braniu jakichś środków psychoaktywnych, jakieś, nie wiem, amfetaminy, kokainy, czy tam samej tej kawy, kofeiny i tych innych pochodnych, tauryny i energetyków innych, no to bym widział w tym sens życia i tylko w tym, no to czemu nie, nie? Ale ja akurat jestem inną osobą, także ja widzę, jakby po prostu nie interpretuję tego, nie? Ktoś widzi sens w alkoholu, życia, no i to jest dobrze, nie? I zajebiście, no bo słyszałem nawet takie przypadki, że ktoś mówi, a kocham tylko alkohol, nie? No i to jest zajebiste, bo masz jakąś swoją pasję, jakiś tryb życia i czemu nie, nie? No to znaczy, że tam może mieć jakieś uboczne no, skutki, no czy ja wiem, no, to tam, no fakt, no ale no co, nie? No, ale jest jakiś już. Jakiś styl i nie trzeba wcale rzucać jakimś nałogiem. No, to też jest jakieś takie wyolbrzymione, że ach, powinieneś być taki i taki. Nie, no kochasz to i chuj, nie? I on coś kochał robić, to i tamto, na przykład pić sobie jabolę na przykład, no to bym to robił sobie, nie? No ale generalnie ja akurat się urodziłem z taką jakby taką pasją, że ja kocham, ale tylko siebie, nie? Swój organizm i dlatego tak jakbyś miał zajebisty samochód i go cały czas polerował, chciał nim jak najdłużej jeździć przez całe życie, no to ja tak się odnoszę do swojego organizmu, nie? Także, że po prostu. Ale można kochać alkohol i luźno sobie żyć w życiu, no i spoko, nie? Nie mówię wcale, że tutaj jestem jakiś anty czy coś, nie, 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 no po co mi z tego, mnie to i tak wszystko. Mam 42 lata, to choćby tutaj teraz mi, nie wiem, cyrk teraz urósł na głowie, no to i tak nie ma dla mnie nic znaczenia, kurwa. Co się będzie działo na świecie, na ziemi, no to generalnie ja powinienem już być w ogóle uspokojony w każdej dziedzinie życia i pierdolić jakieś rozkminy, bo generalnie w starszym wieku, no to no nowe pokolenie niech sobie tam szlifuje jakby swoje życia. Co mi na starość, kurwa, się czymkolwiek przejmować, kurwa. Że nie wiem, że nie mamy otwartych granic, kurwa, na świecie, że mamy koronawirusa, że jakieś tam inne akcje. Przecież mnie to już i tak w tym wieku to. Tak jak mówię, że w tym wieku to już mnie to nie będzie jarało nic. Znaczy, mnie to nie obowiązuje, kurwa, że co. I tak będę miał życie stabilne i tak, bo ja już jestem wyuczony życia na tyle, że nic mnie, no, nic nie tego, nie? Nie może mnie tam nic jakby. No może, ale no i tak co na starość mi, co tam. Co mi tam kurwa może obchodzić coś na starość. Kurwa, Łukaszowi się pojebało. Twój stary zesrał na ośle masło taboretem. Oj, kurwa, zdupny kurwa. Gdzie on polas, kurwa? Miał ze mną iść podróżować. Mieliśmy iść razem łazić, ale on gdzieś poszedł, kurwa. Jeszcze jedno, kurwa, jeśli chodzi o Costa del Sol. Najniższe temperatury, jakie teraz tutaj są, to już około 20 stopni, kurwa. Także jest styczeń, koniec stycznia, także już tutaj niższych temperatur nie będzie. Może mogą być jakieś załamania jeszcze, tam 16, 17, ale jak ktoś jest sympatykiem już bardzo gorącego klimatu, no to już może się tym jarać tutaj. No bo generalnie tu już będą takie temperatury, nie? Czyli znaczy ten rok będzie bardzo ciepły, nie? Na pewno.
Ten rok będzie bardzo ciepły. No bo choćby się nawet zimno wróciło, no to tam może być jakaś anomalia, 2 dni, 3. No, jak już jest taka temperatura teraz, no to nie sądzę, żeby było zimniej. Tam albo jakieś jeszcze spadki takie na cały miesiąc. Na pewno nie. Znaczy na pewno się deszcz jeszcze wróci, takie rzeczy, ale... No, także, że... Mój mózg dzisiaj bardzo, bardzo jest zadowolony. Nie no, już ledwo słońce wstało, ja już wstaję, kurwa, bo ja przecież nie będę, kurwa, siedział, kurwa, i gnił w jakimś, kurwa, jednym miejscu. Chyba by mnie szlak trafił, kurwa. Ja już dupię, kurwa, już jestem aktywny, kurwa. Nie ma Boże, kurwa, co innego. Dobra. No i kumpel chodzi i takie hasła pisze. Twój stary coś, a ja twoja stara cały czas. I kto znajdzie hasło, kurwa. Ale po całym, nie tylko tutaj, wszędzie. On idzie po całym Costa del Sol, aż do samego Gibraltaru, gdzieś tam buszuje. Zostawia takie teksty. Nie no, to nie jest obrażanie nikogo, tylko żeby po prostu, no idziesz i czytasz, wiesz, nie? Myślisz, że jesteś, o kurwa, pierwsze spotkanie, kurwa, wiesz, jakimś mieście obcym, który się nigdy nie było, a tutaj już napis, twoja stara, wiesz. I żeś się przejechał, kurwa, nie jesteś tu pierwszy, ale... To mnie rozpierdala, wiesz. Kumpel siedzi, a mówi, kurwa, ja tu czytam, a tu twoja stara jest napisana. Kumpel se siedział na ławce, kurwa, i się lachał, mówi, kurwa. Ale... Dobra. Muszę, nie wiem, co teraz, schować tą jedną torbę. Jedną torbę trzeba schować. Cały ogród pomarańczy. Tutaj też. Róże są kwaśne, tak, że masakra. Ale to tak trochę jest dobre do wody, jakichś takich innych czynności. Nawet do kąpieli kiedyś powiedziałem. W którymś z filmów, że można się w tym kąpić. Znaczy tych już nie, one tak jak są takie zielonawe. To też jeszcze są kwaśne, ale to mają taki mocny kwas, że można normalnie jako szamponu tego używać, naturalnego takiego, nie? Się odtłuścisz, wejdziesz do morza i chuj. Zresztą ja tak robię zawsze, nie? Już nie pamiętam, kiedy użyłem jakiegoś szamponu, bo ze względu na to, że raz, że musiałbym to kupować, szampony jakieś, a dwa, że no gdzie to będę się mył potem, kurwa? Mi się nie chce tam. Dla mnie prostota to jest prostota, kurwa. Biorę 2 zielone pomarańcze i idę nad morze, kurwa. I dupnę się do wody, kurwa, podwinę sobie tylko, kurwa, nogawki w dresowych spodniach i chuj, popływam, już jestem odtłuszczony. No tak, bo tak jest. Tak jest, jak jest w klimacie ciepłym, no to życie jest prostsze, nie? Po prostu, no, wiadomo. Możesz porównać życie na Syberii, a życie w tropikalnym kraju. Gdzie będzie łatwiej? Jak uważasz, że na Syberii, to spoko. No, także dobra, kurwa. Co miałem ogarnąć, już nie pamiętam. Dobra, kończę to. Co, kurwa? Okej. Okay. Tak, a tak.
który dzisiaj styczeń, ostatni. A przeszło 20 stopni jest. O. Tyle z ciekawostek.